any profit was a lie. Ain't current days, I'm not you and I. You think that with you life like you and I do, all the pretty city comes. Hej, hej, witamy serdecznie w Kanadzie. Pierwszy dzień maja, czyli tradycyjnie Carpaccio, Powered MTB Marathon. W tym roku to druga edycja. Inauguracja nastąpiła dwa tygodnie temu w Porowanej Wyszlinie w Poznaniu. Właśnie. Ubrać nawet. Nie wiedziałeś, czy założyć pampersa, czy pod spodenki z pampersem założyć bieliznę. Tak więc, powiedz, jakie są twoje doświadczenia na razie z rowerem? Rowerem? Doświadczenia dobre, ale po prostu nie wiedziałem, co tak, jak się ubrać, jak się zapływać tutaj na maratonie. Ale dzięki wam właśnie się dowiedziałem. Mam nadzieję, że będę brał udział również w kolejnych maratonach. Także dziękuję jeszcze raz. Moi drodzy, ja mam do was gorącą prośbę. Jeżeli będziecie widzieć, że Maksimowi trochę nie idzie, weźcie go na koło, podciągnijcie go, pomóżcie mu dojechać ten maraton do końca. My oczywiście będziemy na ciebie, Mateusz, czekać na mecie. To jest Grzegorz Golonko. Grzegorz, o którym też czytałeś. To jest główny organizator, człowiek, który od wielu, wielu lat promuje w ten sposób rower. Grzegorz, 15 minut opóźnienia, jeśli chodzi o dystans giga. Twoje podejście do Maksima. Czy dojedzie, czy nie dojedzie? Chciałbym, żeby dojechał, aczkolwiek wiem, że służby medyczne i służby zabezpieczające będą się zdenerwowały, też będą musiały długo być na trasie. Ale ze swoją, po swoją, tak ukończysz, czeka nagroda. Moja, indywidualna. Moi drodzy, także kolejna rzecz, która powinna cię dopingować. Rzesza ludzi, która w ciebie wierzy. No i nagroda od Grzegorza, jeżeli dojedziesz. Pamiętaj, 19 godzina to zamknięcie tras. Uczestników Powerade MTB Marathon zapraszamy na www.xtmtb.pl. Porozmawiać na temat trasy z Bartkiem Kubiakiem, czyli projektantem naszej tegorocznej trasy. Ja przypominam także, że naprawdę ci, którzy jadą giga, nie mają się co martwić o bufety. 5 plus 1 po raz pierwszy na maratonach. Taka ilość bufetów, 6 bufetów, które dadzą wam możliwość uzupełnienia braków energetycznych, no i oczywiście dolania napojów izotonicznych do bidonów. Naszym sponsorem tytularnym jest Powerade. Roczna, powiedzmy, w 30% przebiega po tak zwanych single trackach. I to nie tylko zjazdowych, również podjazdowych. Droga Homotowa jest tutaj uważana za jeden z takich rodzynków, jeśli chodzi o podjazdy, bo jest to dosyć równy, no trudny nawet shooter. Można powiedzieć, że prawie jest to tak ubity ten shooter, że jak asfalt. Podjeżdża się pięknie, z pięknym widokiem na główny masyw. Nie jest to wbrew pozorom strasznie sztywny podjazd, może w początkowej części. Daje dużo przyjemności, ale zapewniam, że wyjechanie go da dużo satysfakcji, bo praktycznie potem już jest tylko zjazd do mety. I no mówię, dla dystansu giga to wcale nie będzie najtrudniejszy element na trasie, bo no technicznie jest to bajka. Ja przypominam, że to za 50 sekund, 2 minuty. Sekund pierwszy
wejście przy bramie dobrych samochodowych, drugi przy bramie strefy MTB, na trzeci sektor kwartle. Ale to myślę, że już trzeba wchodzić. Nie przenosimy robotów przez barierki. Dbajmy o to, żeby już na starcie nikomu się nic nie stało, byśmy mogli wystartować na kolejnych tym razem 2009 edycja Karpacz. Dwa fragmenty!